Zapraszamy na wędrówkę po krainie leżącej w północno-wschodniej części Polski. Podlasie przyciąga bogactwem swoich atrakcji, wyjątkową architekturą drewnianych domów i kolorowych cerkwi, prastarą Puszczą Białowieską i jej najsłynniejszymi lokatorami, żubrami, a także malowniczymi rozlewiskami płynących tutaj rzek. Podróż po Podlasiu rozpoczniemy od stolicy regionu. Położony nad rzeką Białą, liczący około 300 tysięcy mieszkańców Białystok, stanowi wyjątkową mieszankę historii i współczesności. To tutaj urodził się między innymi Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto. Spacerując centrum miasta wzdłuż rynku Kościuszki, zobaczyć możemy XIX-wieczną katedralną cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Na przeciwległym krańcu rynku znajduje się bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, składająca się z dwóch budynków świątynnych, późnorenesansowego i neogotyckiego, wzniesionych odpowiednio w XVII i XX wieku. W samym środku rynku Kościuszki wybudowano w latach 1745-1761 późnobarokowy, białostocki ratusz, w którym obecnie siedzibę swoją ma Muzeum Podlaskie. W ścisłym centrum miasta zobaczyć możemy zabytkową rezydencję rodu Branickich Herbu Gryf. Pałac Branickich, zwany Wersalem Północy, powstał pod koniec XVII wieku z inicjatywy Stefana Mikołaja Branickiego, w wyniku przebudowy istniejącego w tym miejscu wcześniej Zamku Wiesiołowskich. Rezydencja była kilkukrotnie rozbudowywana, a w jej murach działały m.in. teatr, orkiestra, zespół baletowy i pierwsza w Polsce uczelnia wojskowa. Gościła kilku królów Polski, znanych poetów, ludzi kultury i nauki, a także wielu zagranicznych oficjeli. Wokół pałacu znajduje się barokowy park, popularne wśród mieszkańców i turystów miejsce spacerów. Obecnie w pałacu swoją siedzibę ma Białostocki Uniwersytet Medyczny. Wieczornym spacerem po białostockim rynku żegnamy się ze stolicą Podlasia przed wyruszeniem w dalszą drogę. Udając się na południowy wschód od Białegostoku, trafimy do krainy otwartych okiennic, którą tworzą trzy wsie. Trześcianka, Puchły i Soce. Wyjątkowa, drewniana architektura tutejszych kolorowych domów, unikalna dla tego regionu, powstawała od XVI wieku. Kolorowe są w tym miejscu nie tylko domy. Zobaczyć tu można cerkiew parafialną świętego Michała Archanioła w Trześciance. A w nieodległych Puchłach także cerkiew opieki Matki Bożej, która jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego dla wyznawców prawosławia. W cerkwi tej znajduje się szczególnie czczona ikona Matki Bożej Opiekuńczej. To nie pierwsza prawosławna świątynia zbudowana we wsi Puchły. Pierwsza z nich powstała w XVI wieku lub nawet wcześniej, została poważnie uszkodzona w roku 1754 przez huragan. Druga, zbudowana w roku 1756, została zniszczona w pożarze po zaledwie 15 latach. Kolejna świątynia zbudowana w roku 1798 była kilkukrotnie rozbudowywana.
Obecna cerkiew powstała w latach 1913-1918. Jaskrawo-kolorowe, prawosławne świątynie spotkać można w wielu miasteczkach i wsiach Podlasia. Przykładem może być cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w pobliskiej Narwi, czy otoczona ze wszech stron Puszczą Białowieską, cerkiew pod wezwaniem świętych braci Machabeuszów w uroczysku Krynoczka, nieopodal Hajnówki. Podróżując dalej, natrafimy na rozlewisko Narwi, liczącej niemal 500 km długości rzeki, wypływającej ze źródeł na Białorusi i uchodzącej do Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim. Rzeka rozlewa się, tworząc rozległe tereny bagienne i mokradła, trudno dostępne dla człowieka. Dzięki temu miejsce to upodobały sobie liczne gatunki dziko żyjących ryb, ptaków i ssaków. To wyjątkowy ekosystem, unikatowy w skali Europy, na obszarze której wiele rzek posiada uregulowany bieg, uniemożliwiający tworzenie takich rozlewisk. To jedna z niewielu rzek na świecie, która płynie wieloma korytami jednocześnie. Z obfitości rzeki Narwi i terenów wokół niej korzystają także zwierzęta hodowane przez ludzi. Ale nie tylko konie można spotkać w okolicy. Król Puszczy Białowieskiej, największy ssak lądowy żyjący w Europie. Żubr. Spotkać można je nie tylko w puszczy, ale także na okolicznych terenach uprawnych, dokąd trafiają w poszukiwaniu pożywienia. W stosunku do ludzi, żubry nie są zbyt towarzyskie. W poczuciu zagrożenia mogą wręcz zaszarżować w kierunku zbliżającego się człowieka. Dlatego, żeby zobaczyć je z bliska, zdecydowanie bezpieczniej udać się do rezerwatu żubrów w Białowieży. Utworzony w 1929 roku rezerwat odegrał kluczową rolę w odtworzeniu populacji żubra europejskiego, która liczyła wówczas niewiele ponad 50 sztuk łącznie. 100 lat temu żubry znalazły się na skraju wyginięcia. Dziś, dzięki podjętym wówczas działaniom, populacja żubra w Polsce liczy niemal 2,5 tysiąca osobników, a na świecie jest ich 8 tysięcy. Oprócz żubrów można zobaczyć tu wiele innych, interesujących gatunków zwierząt, w tym żubronia, będącego krzyżówką żubra i bydła hodowlanego. Napotkamy tu także sympatycznie wyglądające łosie. Ryjące w poszukiwaniu pożywienia dziki. Jelenie imponujące swoim porożem. A także koniki polskie, potomków wymarłych wiele lat temu tarpanów. Rezerwat z każdej strony otacza Puszcza Białowieska, która stanowi pozostałość pierwotnego lasu, porastającego ten obszar od tysięcy lat. Pełna tajemniczych i mistycznych miejsc każdego roku przyciąga wielu odwiedzających.
O poranku następnego dnia wracamy nad rozlewiska rzeki Narwi, lecz tym razem nie w poszukiwaniu żubrów, lecz ludzi. Ludzi, którzy, jak wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, wcale nie chcą zostać znalezieni. Na podmokłym obszarze przylegających do rzeki Łąk, w okolicy wsi Odrynki, w powiecie hajnowskim, zobaczyć można skit świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, jedyną w Polsce prawosławną pustelnię dla mnichów, założoną w roku 2009. Dostać się do tego miejsca nie jest łatwo, prowadzi tu tylko jedna, nieutwardzana droga dla samochodów oraz kładka, z której skorzystać mogą piesi i rowerzyści. Inicjatorem powstania tego miejsca, a także pierwszym gospodarzem, był prawosławny duchowny i doktor nauk teologicznych, archimandryta Gabriel, który po swej śmierci w 2018 roku został tutaj pochowany. Na terenie skitu wybudowano drewnianą cerkiew opieki Matki Bożej, która została wyświęcona w roku 2013. W uroczystości wyświęcenia wzięło udział kilka tysięcy wiernych, a przewodniczył jej metropolita warszawski i całej Polski, Sawa. Bogato zdobiony ikonostas powstał w greckiej pracowni braci Amanatidis w Tesalonika. Obecnie na stałe przebywa tu trzech mnichów, a miejsce jest chętnie odwiedzane przez licznych pielgrzymów oraz turystów. Na tym kończymy naszą krótką podróż po Podlasiu, tej niezwykle barwnej krainie, która urzekła nas swoją tradycyjną architekturą, malowniczymi krajobrazami i bogactwem przyrodniczym. Mamy nadzieję wrócić tu niebawem, gdyż tak wiele pozostało jeszcze do odkrycia.